Dobra, lecimy. Stary Unie, spoko, rozumiem. Jak najbardziej. Mój błąd, nie dopytałem po prostu i źle do tego podszedłem. Dwóch takich chyba nie chcemy, chociaż... A, mogę spróbować, lecimy. Jaki masz win rate? Nie wiem, nie liczę, bo deck tracker nie działa, kompa mi ścina i w ogóle wiesza wszystko jest do dupy. A ja nie mam siły się z nim rozmawiać. Pek, pek. Łatwiej było przed dodatkiem, czy teraz jest? Jeden kij, tak naprawdę. Czy mogę chyba powiedzieć, że faktycznie łatwiej było kiedyś, tam jak kiedyś to robiłem 3 lata temu. Mam wrażenie, że od tego czasu ludzie na tych wszystkich rankach są bardziej przeskillowani, dobre słowo? Nie do końca. Mają większe skillsy, nie? Jest to zrozumiałe, dlaczego tak się dzieje. Natomiast faktycznie wydaje mi się... Zawsze przygotowany. Wydaje mi się, że kiedyś tam te 3 lata temu mogło być łatwiej, a teraz to za różnica, nie? Macie karty, macie deki, gracie, no i jaka różnica ma być, czy to przed dodatkiem, czy po dodatku? Jeżeli macie łeb na dupie, tak zwany, i jakieś tam zalążki intelektu, no to wpadniecie na to, że ten deck jest ok, a ten deck jest nie ok, nie? A jak już wpadniecie na to, że jakiś tam deck jest ok, a drugi jest nie ok, no to sobie wybieracie ten, który jest ok, nie? No i gracie tym deckiem, no i cała sztuka, nie? Nie ma nic więcej. Dobra, to strącimy. To zagramy, to dogramy ponownie. Zobaczymy tego wariata. No i nie jest to najlepszy wariat, ale trudno się mówi. No i grasz. Dziękuję Łukaszu za gwiazdki. O co chodziło z tym? Nie ma donate'ów przez PayPal. Jest jeden link, owszem, ale tam są donate'y przez wszystko. Więc o co kamen? Chyba, że nie ma. Sprawdzamy. Co chodziło z tym? Nie ma donate'ów przez... Bo istnieje faktycznie szansa, że zapomniałem czegoś ustawić. Bo jestem... jełopened. Ale by... Hej. Wyślij napiwek. Dobra, niech będzie 5. OSD, twoja nazwa może być, coś tam. Chwilę, bo to są donate'y tylko przez PayPal. O, to my to musimy zmienić, bo tutaj powinno być więcej tego. Zaraz zobaczymy. Ustawienie napiwków, metody płatności. Ty, what the fuck.
to ciekawe. Learn more. No właśnie. Jest PayPal, jest to panel kontrolny. Aktywności żądania, strona profitowa, obec, moje nakładki, galerie stylu. Gdzie to jest? Spójrz tylko na potęgę chaosu. Niech rozpoczną się łowy. Tego wariata chcemy, reszty nie chcemy. Komuś trzeba pokierować. No dziwne trochę. Piraty, 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 piraty. Dobra, to zagramy YOLO, bardzo YOLO. A jak się połączy w ten sposób? Komuś trzeba pokierować takie. Tutaj mam. To tylko takie wilgochne ptaszyńskie. Tutaj mam wszystko. Tutaj nie mam. To będę musiał do nich napisać, żeby mi to jakoś włączyli chyba. Jak mi jadzie, to spoko, spoko. A masz takiego. Masz takiego, chłopie. Chcę krwi i łupów. Chcę krwi i łupów. Słabo to wygląda. Przyzwać Azory? Dobry kupa. Robił sobie przewagę. Ciężko się gra z tym Pirate Warriorem, bo on ma lepsze agro ode mnie. Dobra, zróbmy tak.
Do dupy. Dobra, wysłałem pytanie o to. To możemy włączyć. Do dupy trochę. Jaki deck polecasz bardziej? Devolator Galakton Droga czy Galakton Zoobloka? Obydwa są spoko. Ale chyba Zoolog jest lepszy. Znaczy, bardziej stabilny, nie wiem. Bardziej przyszłościowy, o, to jest dobre słowo. Przed moim gniewem. Niech rozpoczną się łowy. Gotowe. Boj. Co my tu możemy zrobić? Możemy zagrać takiego kajtusia. A możemy też dziabnąć go w rej. Więc dziabnijmy go w rej. Challenge jest od zupełnego zera. Znaczy, no był. Karty już mam, bo zdobyłem. Ale zaczynaliśmy od niczego. Go damage, go damage, go damage, wry. Odezwałem się do znajomego, który zajmuje się autografami, pokazał mi, ile kosztują karty z Pokémonów, karta za 900 tysięcy. No dobra, no ale to przecież nie jest karta, którą, nie wiem, znajdziesz w paczce chrupek. No wiesz, popatrz na obrazy, no obrazy po 50 milionów kosztują, no i co z tego? Go damage, go damage, go damage, wry! Jest niefajne, ale co my możemy zrobić z tym badziewiekiem? Zabić go nie mogę. Zrobię to tak chociaż.
Tak, tak, jutro nerfy wchodzą, ponoć. Znaczy... Najprawdopodobniej jutro wchodzą nerfy, więc kraftowanie kart dzisiaj... No, może być lekkim... Nie najlepszym pomysłem. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Lekkim VUX pas, dokładnie. Lekkim VUX paksem, pasem. Lekkim FOPA! FOPA, moi drodzy! FOPA! Chyba tak? To znaczy FOPA, nie? To nie wiem. Jako ciekawostkę ci podrzucę, że najdroższy sprzedany obraz kosztował 450 milionów dolarów. Niewyobrażalna kwota dla mnie. To ja wiem, miesiąc streamowania. Piru piru. Grają, grają. Co wy tu chcecie? Please provide your account ID. Odważnie, będziemy odważni. Deck szczerze nie wydaje się najlepszy. Ty wbijesz nim legendę i to w to nie wątpię, lecz ten deck wydaje mi się zbyt zwykły, taki jakimi ja gram, jak na ciebie nie pasujesz do niego. Na mnie według mnie mam dziwne odczucie co do tego decku. Ja podchodzę trochę prościej do deku, zazwyczaj. Napierdala? Napierdala, może być. Ale rozumiem, że nie każdy ma takie podejście jak ja. Niektórzy mają inne. No trochę przepsy, przepsy, przepsy. Swoją drogą, jestem ciekawy, jak oceniacie, że deck nie jest najlepszy? Ilość legend o tym świadczy? Czy jednak coś innego? Wpadłem zhejtować twoje filmiki na YouTubie, czy jest szansa do niej jakiejś planszy?
jakby karty z linkami do innych filmów twojego kanału nie zasłaniały ostatnich sekund gry. Jest, jest. Myślę... Znaczy, pamiętam o tym, bardziej niż myślę. I pewnie dodam. Natomiast... no wiem, że to tak trochę wygląda 2 na 10. Ale jest ten case w mojej głowie, że tak powiem. Jezu, jakie skomplikowane kubatury i nagrania. Pyk, 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 pyk. Pyk, to mało. Nie wiedziałem, co chcę zrobić. Mówiąc wprost, nie wyszło mnie to tak, jakbym chciał. Pewnie mi braknie tego jednego demencja, żeby go zabić. Tak sobie myślę. Co powiesz na nowe życie? Co powiesz na nowe życie? No, brakuje mi tylko jednego demacza, żeby go zabić. Kurwa, nie wierzę. Nie, jak zagram to, a nie, ma nie brakuje. No! I teraz? I chuj. Dobra, no ale i tak chyba mnie nie zabija, jego zabijam. Więc jest w miarę spoko. Czemu w tym deku jest 2, 2, 3? Nie lepszy byłby Talnos. Czemu miałby być lepszy Talnos? Znaczy... Będzie zawsze rozpierdala ten styl pytań, nie? Ej, ale... Czemu ty grasz to? Nie lepsze byłoby to? I wiesz, zamiast się skupiać tak naprawdę na mówieniu, dlaczego gra to, co pytasz, to ja się muszę skupiać, dlaczego Talnos jest chujowy. Talnos nie byłby lepszy. Pani Berserkerka daje 2 spell damage'a, a Talnos daje 1 spell damage'a i ma statystyki defensywne, czyli 1-1, a znaczy w sumie negatywne. A on ma statystyki całkiem spoko, 2-3. Rexar kontra Garrosh! Zwycięstwo albo śmierć! Niech rozpoczną się łowy! Plus można ją skombić.
Z tym spelem za jeden, co ma dwuczar. Nie pamiętam, jak się nazywa. Szybko oszczędność. Odkąd grasz z tym deckiem, cały czas widzę go w gierkach. No pewnie ten. Zmieniłem metę. Meta była inna i teraz ludzie zobaczyli, że MKR robi challenge i wszyscy zaczęli grać tym deckiem. Ale na Talnosa trzeba mieć pył. Nawet jakbym Talnosa miał za darmo, to i tak bym go tutaj nie wsadził. Talnos jest po prostu obiektywnie gorszy do tego decku. To czy deck jest dobry, czy nie, stanowi na pierwszy rzut oka moje odczucie. Na drugie min ratio, na trzecie fangame. Jak na razie poznałem tylko pierwszy. Okej, okay, nie kumam. Całkowicie nie mój styl. Całkowicie nie mój styl. Toksyczne wsparcie. Whirlwind, GK i za 7, nie za 6, za 8 w ryj. Cześć, jak idzie? Ale dobrze. Krwawa ofiara dla władcy smoku. Kupse trolej, bus i olej, atomus. Elo, 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 3, 2, 0. To może nieco zaboleć. Zabla, potwierdzam. To nie była, moi drodzy, ściema. Nie. Ale mamy stół i mamy przewagę w życiu, więc jest dobrze. Sam się denerwuję na to, czemu tak, a nie inaczej. Ale zawsze wychodzi. No. Okay. Tak. A nie, chwila, co ja robię? Boże, ja tu rozkminiam jakieś ten, a tu Hilek wjeżdża na pewnych. Chłopaku! Chłopaku! Jeszcze Yuki usłyszę i możemy iść. Yuki. Będę twoją tarczą. A bądźże se tam kim se chcesz. Apekrit, a tak. O kurwa. Jedziemy, chłopak. Poluje samotnie. Przytul mnie mocno. Właśnie wbiłem swój rekord, czwartą rangę. Gratulacje, Staszku. Przewiduję do tego oddechu jakieś legendy? Nie przewiduję legend do deku tego, no bo po co mi legenda, mój kolego? Chyba muszę zacząć wychodzić do ludzi, wiecie? Ja chyba ten... zrobię sobie odwyk streamowy. To my! Pato inteligencja! Ha, ma to inteligencja.
ogóle wypuścił ten ziemek, ten kawałek, to po to inteligencję, nie? No i gdzieś tam się o tym szybko dowiedziałem, tak jak miał tam chyba ze 200 tysięcy wyświetleń, coś koło tego. Whatever. W każdym razie wbijam tam w komentarze. Nie na YouTubie, tylko tam na jakiejś gównianej stronie. I wszyscy w komentarzach. Ale ściema! Przecież takie rzeczy to robią tylko chuliganie i medele! A nie! Bogaci ludzie! Myślę. No tak, no bogaci ludzie to kurwa, nie wiem. Grzeczni są ułożeni, nie robią złego. Bo bogate dzieci, na których rodzice mają. Ala? To ten. To są najgrzeczniejszą grupą społeczną w kraju. U mnie to nikt tak nie robił! Tylko patologiczne rodziny! Tylko z patologicznych rodzin tak robili. Nikt inny, nikt inny. Nie no, jak u ciebie nikt tak nie robił, no to znaczy, że nikt tak na świecie już nie robi. Moim zdaniem warto skraftować nota Pegla, bo brakuje drogu temu dekowi, a w obecnej formie nawet 10 rangi nie wbijesz. Ja się pod tym podpisuję, całkowicie się zgadzam. Moi drodzy, jeżeli szukacie jakiegoś potencjalnego craftu do tego deku, to polecam nota Pegla. Nat Pegel zawsze nadaje się do craftu. Fun fact, taki nie wiem czy wiecie, ale Nat Pegel kiedyś był turbogrywalną kartą. Nat Pegel kiedyś grał, jak nie wiecie, to jest, to sobie sprawdźcie. Taki za 2-0 na 4 dobiera kartę na początku tury. Znaczy ma szansę, że dobierze. On grał w każdym, ale to w każdym dosłownie deku poza Facehunterem chyba. Jedynie. I jedyne co Blizzard zmienił, to fakt, że on nie do... Bo on kiedy przed tym nerf... To my, pato, inteligencja. Chwila. Podajmy się klotnęli. Damage spuszujemy, wiadomka. Wiadomka Zdzisław Poziomka. I jedyne co Blizzard zmienił to, bo on na początku dobierał kartę na koniec waszej tury, a Blizzard go znerfił i dobierał na początku waszej tury. Jaka jest zmiana? Zastanówcie się sami, rozkminicie. I to pokazuje jak bardzo, bo on się po tym nerfie stał w ogóle niegrywalny. Nikt go totalnie nie gra, w jednym deku chyba widziałem go przez ostatnie 5 minut. A może nawet nie. W każdym razie on się stał totalnie niegrywalny przez taką małą zmianę, nie? I to pokazuje jak takie delikatne zmiany mogą wpłynąć na kartę, nie? Wy się czasem dziwicie, że ja mówię o jakichś tam kartach w omówieniu, że one są słabe, bo coś tam, ale przecież jak coś tam, to ten... No i to, obaczcie, wystarczy, że na koniec, że z końca, który robi się początek, już jest karta do kosza, nie? Więc nie wiem, jakie to ma znaczenie, ale... Och. Ziomek nie jest głupi, na freezing trapa się nabrać nie da. Sobie myślę. Więc ciśniemy. Ciekawie jestem. Jestem ciekaw rybaka w dzisiejszych czasach, w starej formie. Też by grał przede wszystkim. To brokuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. To zabijamy, to zabijamy. Wiadomości TVP pokazali fragment po to inteligencji jako dowód na degradację kasty sędziowskiej.
Wiem, ale po TVP to nie będę się wypowiadał. Jest jakiś żart. To my, Pato Inteligencja. Rexar kontra Valera. Kanapka kontra składka. Co my tu mamy? To i to zostawiamy. Znaczy wyrzucamy, a to zostawiamy. Sima królu, elo. Eluwina. Uwielbiam ten pęd wiatru w żaglach. Jakie to trwa challenge? Do pojutrza. Do czwartku w sensie. Do czwartku gra, bo w piątek idziemy sobie zrobić wolne. Beatka, w piątek mam ostatni dzień w pracy. Ostatnio żeśmy spędzali ze sobą tyle czasu, co nic. Siema, ja fan. Siema, ja streamer. A ostatnio spędzaliśmy, więc w piątek idziemy sobie trochę posiedzieć razem gdzieś. W sobotę też mamy jakieś tam wspólne obiady, zakupy, spacery w planach. Więc. We run open. Dlaczego twoja kamera nagrywa odbicie lustrzane? Nie wiem. Znaczy moja kamera nie nagrywa żadnego... Znaczy moja kamera nagrywa tak jak ją ustawię. Ustawiam ją tak, bo jakbym siedział tak i patrzał się tam, to by dziwnie wyglądało moim zdaniem, więc patrzę się do środka ekranu. Ale nagrywa se ona se jak se chce. Przytulnie mocno, nie bądź taki mały. Coś tam. Lords of the drinks, stosz, sztos, a no wiadomo. Przeciwko jakiej postaci najbardziej nie lubisz grać? Priestowi, Mahila, Kilfe. Ej dziku. Kurwa, jak ja nienawidzę tego cholernego zgrzyta. Ohohohoho! Pięknie! O, jeszcze damage bierze na mordę. Ema. Dobrze, bo trochę zbiflejowałem. Nie, chyba i tak... Chociaż nie, chyba zbiflejowałem.
Piosenka rośnie zwolna, a nad nią są migaj. Chwila. Za zgładziciela! Niech rozpoczną się łowy! Bo to tak działa. Potrzebujemy startu, wrzucimy to. Chyba muszę sobie zrobić kanapkę. Kanapkę mych snów. No mamy rozdanie z dupy, więc poszukajmy czegoś. O Boże, Maciek, coś ty mi zrobił. Ale krap, to wygrać to będzie rekord. A będzie Drunk Legend Challenge? Nie. Ale taka kanapka challenge to byłby nie głupi challenge, nie? Znaczy w sensie zjadłem się kanapkę. Chciałem sobie zagrać tego, ale tak nie wypada trochę. To już trochę lepsze. Latam jak rakieta. Strzelam nim do łopki. Strzelimy. Jakie są najbardziej popularne sekrety do maga w tym momencie? Nie wiem. Nie ma takiego rankinga. Nie, jest sobie. Czekaj. Ale drep. Karty. Mage. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Typ, stronnik, zaklęcie. Mechanika. Sekret. To wiadomo, że w ryj. Nie uchronimy Mietka. A więc, na miejscu pierwszym mamy obronę ogniową. Występuje w 32,4% talii. Na miejscu drugim lodową barierę. Występuje w 10,7% talii. Na miejscu trzecim Counterspell występuje w 6,1% talii. Na miejscu trzecim lustrzany byt występuje w 1,6% talii. Dalej wyparowanie na miejscu którymś tam 0,7%, uderzające podobieństwo 0,6 oraz naginaczka zaklęć 0,5. Zobaczymy, może się zabije. Będzie kiedyś RTL w 1 lub 2 dni? Nie wiem. Jakbyś mnie 2 tygodnie temu spytał, czy będzie w 3 dni, to bym powiedział, że nie, więc... Rzeczy się zmieniają. Podejście też, ludzie też. Może będzie, może nie będzie, kto to wie? Jak to poczuć? Kiedy to wyczuć? Bo już się bałem, że będzie Galakrond. Spoko. Spoko, chłopaku.
Planowane są jakieś zmiany w tym deku lub jego kompletna przemiana? Nie. Planów, w planach jest bicie legendy. To oczywiście nie znaczy, że takich zmian nie będzie. Rexar kontra Tral! Za zgładziciela! Niech rozpoczną się łowy! Szaman. Nie wiem, nie. Nie lubię tak, ale... Ale niechaj będzie. Okej, może być. Pasuje nam to, bo możemy zrobić tak, tak, tak i tak. Graj. Ile jeszcze potrwa wyzwanie? No tyle czasu, żebym wbił legendę. Chyba, że nie zdążę do czwartku, no to wtedy się skończy. Tik, tak, 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 tik, tak. Pan Żab. Okej, okay. Może być pan Żab. Zrobimy sobie tak, żeby on nam tego tak łatwo nie zabił. Myślę, że jak dla ciebie masa czasu. Powiedzmy sobie szczerze, no największym wyzwaniem jest wbić od czwartej do legendy, nie? Tam wcześniej to jest jedynie intro. A do czwartej jeszcze nam daleko. Leper gnomy, leper gnomy, to są mamy. Cześć, Adamie. Pierwszy dzień już 12 ranga. Mogę potwierdzić, zaprzeczyć nie będę. Zaprzeczę. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale się odpowiedział z Besa. Spokojnie, chillek, panujemy nad sytuacją. A Boże, no tak, bo to tak działa bez sensu. Okej, okay, trudno się mówi. O nie! What a fucking piece of shit! Zwracam głowę. Trochę lepiej. To niesamowite. Magia.
Magic. Gathering. Siemaneczko. Hej, wariacie. A jak ty się czujesz? Będę twoją tarczą. No ile ty, Pało, jedna masz tych dwa prowokacji? Jajko się zmieniło się w smoka, po czym zmieniło się w jajko. Ironik. W sensie żelazne. What to do? Nie ma sensu tradować, bo i tak tego nie zabija, to się wyleczy. Bestii mogę potrzebować do kilku manda rzucać, tego nie ma sensu. Graj. Okej. Okay. Lital. Dalej Lital. Co powiesz na nowe życie? Dalej Lital. Dalej Lital.